W pierwszą niedzielę po Trójcy Świętej 2 czerwca witam Was słowami, które czytam z Księgi Dziejów Apostolskich z rozdziału 2. Codziennie też jednomyślnie uczęszczali do świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem i w prostocie serca, chwaląc Boga i ciesząc się przychylnością całego ludu. To opis ewangelisty Łukasza, który niesie nam ze sobą rzeczywistość pierwszego zboru. Duch Boży został dany, Kościół się narodził. Matką Kościoła jest Duch Święty, który zmienia ludzi, który diametralnie zmienił apostołów. Ale czy dzisiejszy tekst, opis tego pierwszego zboru, nie wydaje się nam zbyt cudowny, zbyt nierzeczywisty, wręcz idylliczny? Czytamy, że codziennie jednomyślnie uczęszczali do świątyni, łamali chleb po domach, przyjmowali pokarm z weselem serca, chwalili Boga i cieszyli się przychylnością całego ludu. Wiemy również z Księgi Dziejów Apostolskich, że nie upłynęło wiele czasu, a ci, którzy uwierzyli w Chrystusa jako Zbawiciela, byli prześladowani. Zadajmy pytanie, co każdy z nas ma dzisiaj z tego biblijnego tekstu? Co każdy i każda z nas może dla siebie przyjąć z tego dzisiejszego tekstu? Czy jesteśmy jednymi z tych, którzy są jednomyślni? Czy jesteśmy jednymi z tych, którzy żyją w prostocie serca? Czy jesteśmy jednymi z tych, którzy wzmacniają swoją wiarę sakramentem? Czy jesteśmy jednymi z tych, którzy codziennie chwalą Boga? I czy cieszymy się przychylnością wszystkich, którzy są wokół nas? Można by zadać pytanie, jak to zrobić? Co zrobić, żeby właśnie być takim człowiekiem? Żeby mieć wokół siebie taką dobrą aurę, moglibyśmy powiedzieć. Jesteśmy ludźmi Bożego Ducha. Tak jak powiedziałem na początku, Duch Boży został dany. Jesteśmy Nim wypełnieni, jesteśmy Nim zapieczętowani. No to dlaczego nam tak daleko od tego obrazu tych pierwszych, którzy uwierzyli w Chrystusa? Być może, moi drodzy, nie doceniamy mocy Bożego Ducha, a być może sami wybiliśmy się na jakąś niezależność i nie chcemy już, bo twierdzimy, że sami potrafimy, bo twierdzimy, że nie potrzebujemy. Być może powinniśmy spojrzeć w nieco inny sposób na naszą codzienność i przewartościować różne rzeczy, różne potrzeby, różne pragnienia. Być może szczerze powinniśmy zapytać siebie samych i Pana Boga, co Duch Boży powinien w nas przekształcić, co powinno ulec zmianie. Wierzę głęboko, że potem, być może niepostrzeżenie, odczujemy, że jesteśmy radośni, że żyjemy w prostocie swojego serca, że chwalimy Boga niezależnie od tego, w jaki sposób rzeczywistość odczuwamy. Czy unosimy się w jakiejś euforii, czy też przeżywamy jakieś kryzysy i cieszymy się przychylnością wszystkich, którzy są wokół nas. Dlaczego? Dlatego, że jeśli to od nas zależy, ze wszystkimi ludźmi będziemy mieli pokój. Będziemy tymi, którzy obdarowani mocą Bożego Ducha niesiemy pokój nie tylko swojemu życiu, ale życiu również i tych, którzy są wokół nas. To nie mrzonki, ten opis pierwszego zboru. Ale to, moi drodzy, być może tęsknota każdego z nas za czymś, co sami z własnej winy i z własnej woli utraciliśmy. Bądźmy jednomyślni i jednego ducha, bo przyświeca nam przecież jedna nadzieja. Spotykamy się pod jednym krzyżem, pod krzyżem Chrystusa, który nas ukochał, który oddał za nas swoje życie. Bądźmy jednomyślni, dążmy do tego, co łączy, a zostawmy za sobą to, co dzieli wnętrze każdego z nas, ale to, co dzieli również nas pomiędzy sobą. Niech Pan Bóg pobłogosławi ten dzień, jak i każdy następny. Amen. Zostańcie z Bogiem.